Gdańska, miasto Gdańsk przejęło od wojewody gdańskiego budowę ulicy Armii Krajowej. Pewnie o tym fakcie już niewiele osób pamięta i na tej sali już nie mówiąc w opinii publicznej. Ta trasa zaczęto ją budować w latach 70. ubiegłego wieku. Kiedyś odnalazłem stare plany inwestycyjne miasta Gdańska za czasów Polski Ludowej. Wówczas według tych planów z lat 80. zakładano, że cała WZ-ka, wtedy tak to ją nazywano, będzie wybudowana do końca lat 80. Jesteśmy w roku 2010, będzie ukończona w roku 2012. Po co o tym mówię? To też uczy pewnej pokory i też uczy, że miasto jest pewną ciągłością, mimo zmieniających się ustroju, geopolityki i tak dalej, pewne inwestycje nawet dawno, dawno zaplanowane, przewidziane przez naszych poprzedników są dalej kontynuowane. To też pokazuje dużą lukę cywilizacyjną, jaka dzieli dalej Gdańsk od miast Europy Zachodniej i mimo, że tę lukę systematycznie dobrych lat 20 staramy się zapełnić, skrócić ten dystans, ale jak widzimy jeszcze jest naprawdę wiele do zrobienia. A więc tym bardziej mamy dzisiaj dużą satysfakcję, że to właśnie teraz w naszej obecności pracy bardzo, bardzo wielu osób z Urzędu Miasta, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, spółki GIKE, naszych partnerów z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Witamy pana dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Udaje nam się ten projekt do końca doprowadzić. I jest szansa, że wiosną 2012 roku całość Armii Krajowej będzie przejezdna. Oczywiście przypominam, że ten ostatni odcinek realizujemy razem z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad, Oddział Gdański. Dyrekcja już rozpoczęła budowę wielkiego, największego na północ od Warszawy węzła. My doszlusowujemy do tego zadania inwestycyjnego i pewnie za parę miesięcy już ten cały teren będzie dokładnie poryty i przygotowany do kładzenia różnych instalacji, a w przyszłości nawierzchni. Gratuluję firmie Skanska, która w drodze ostrego przetargu wygrała. Cieszymy się, że cena zaproponowana przez was jest niższa od kosztorysowej. To daje szansę, że będziemy mogli jakoś domykać pozostałe inwestycje, które są przed nami. Oczywiście też zapraszam do startowania w kolejnych przetargach. Największy będzie przetarg ogłoszony w tym roku jeszcze na ulicę Słowackiego, koszt rzędu 1 400 000 000 zł, a więc tort o wiele smaczniejszy, większy niż ten, który dzisiaj zaczynamy spożywać. Raz jeszcze dziękuję wszystkim współpracownikom.